Nadszedł czas podziękowań. Ustaliliśmy z biskupem Zbigniewem, że będę wyrazicielem naszej wspólnej postawy wdzięczności za łaskę, której Pan Bóg nam udzielił. Możecie usiąść. Na pierwszym miejscu chcielibyśmy podziękować Panu Bogu. Doświadczamy nieustannie ograniczoności nas samych i nie wiemy, według jakiego klucza Pan Bóg wybrał właśnie nas. Nie czujemy się ani lepsi, ani mądrzejsi, ani bardziej święci od Was. Ale Pan Bóg, skoro nas wybrał, skoro daje nam zadanie, to pewnie da również łaski do tego, żebyśmy temu zadaniu sprostali. Zaraz po Panu Bogu chcielibyśmy podziękować naszym kochanym rodzicom. Nasi tatusiowie, biskupa Zbigniewa i mój tato, odeszli już z tego świata. Ufamy, że modlą się za nas i z nieba również wypraszają nam łaski. Ale są tutaj z nami nasze kochane mamy. Choć stan zdrowia mamy Krysi, mamy Ani nie jest za dobry, to są tutaj z nami, zawsze kochane. Dziękujemy naszym kochanym rodzicom za to, że przekazali nam życie, za miłość. Biskup Zbigniew mówi, że jest bardzo dumny ze swojego licznego rodzeństwa. Ja również muszę przyznać, że mam chyba najlepszego brata na świecie, który stoi za mną murem na dobre i na złe i również jako farmaceuta często dba również o moje zdrowie. Także dziękuję Wam wszystkim. Dziękujemy również rodzinom, które przybyły czasem z daleka, również aby tutaj wraz z nami być. Chcemy podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że jako następca świętego Piotra dokonał naszego wyboru. Dziękujemy Jego Ekscelencji Nuncjuszowi Apostolskiemu za obecność, za modlitwę, za życzliwość, wyrozumiałość. Dziękujemy biskupom konsekratorom, naszemu kochanemu księdzu kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, który jest naszym ojcem. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi. Dziękujemy biskupowi Wojciechowi Osiolowi. Dziękujemy za obecność również i za modlitwę kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, który jest moim ziomkiem. Jest nas teraz dwóch żyjących biskupów łodzian, którzy tutaj się wychowali, edukowali i którzy tutaj będą posługiwać. Dziękujemy bardzo serdecznie moim władzom zakonnym, którego przedstawicielem jest obecny wśród nas wikariusz generalny zakonu braci mniejszych konwentualnych, ojciec Jan Maciejowski i ojciec prowincjał franciszkanów prowincji Matki Bożej Niepokalanej, ojciec Piotr Żurkiewicz. Wszystkim moim braciom, którzy tutaj są, którzy łączą się z nami w modlitwie, bardzo dziękuję za wsparcie, za dobre słowo, za to, że mogłem wśród Was wzrastać. Ksiądz biskup Zbigniew w sposób szczególny dziękuję przedstawicielom również ruchu, z którego wyszedł, ale o tym powiemy za chwilkę. Natomiast dziękujemy wszystkim formatorom z różnych etapów naszej formacji duchowej, intelektualnej, profesorom i wykładowcom. Dziękujemy obecnym wśród nas i za modlitwę przedstawicielom bratnich kościołów chrześcijańskich. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami, że świat patrzy, że chrześcijanie mogą być razem, mogą się razem modlić. Nie szukają tego, co nas dzieli, ale tego, co nas łączy. I to jest piękne. Dziękujemy za obecność reprezentantom władzy, pani prezydent miasta Łodzi, pani wojewodzie i pani marszałek województwa łódzkiego. Dziękujemy organizatorom dzisiejszej uroczystości. Nie wiem, jak jest w innych diecezjach, ale myślę, że archidiecezja łódzka ma to szczęście, że ma takiego dobrego kanclerza, księdza Zbigniewa Tracza, który jest tak dobrym organizatorem i który wspiera nas nie tylko z obowiązku, ale również z bratniego odruchu serca. A wszystko dzieje się w takiej atmosferze spokoju, bez jakiegoś popędu, bez jakiegoś naciskania. I to jest właśnie piękne. Także księże Zbigniewie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy księdzu proboszczowi Bazyliki Archikatedralnej, księdzu Jarosławowi
Kalińskiemu, dziękujemy ceremoniarzowi, księdzu Hubertowi Kępińskiemu i całej służbie liturgicznej. Jeszcze liczymy na wsparcie, żebyśmy nauczyli się tego wszystkiego, co biskup robi podczas liturgii. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli liczyć na jakieś przeszkolenie, żebyśmy po prostu to robili z godnością i na chwałę Bożą, tak jak jest to w przepisach liturgicznych. Dziękujemy księdzu Grzegorzowi Kopytowskiemu za czuwanie nad oprawą muzyczną dzisiejszej uroczystości. Na zakończenie chcielibyśmy bardzo podziękować wspólnotom, z których wyszliśmy, z którymi byliśmy, jesteśmy i pewnie będziemy. Bardzo dziękuję małemu chórowi Wielkich Serc, który stworzyłem. Mały chór Wielkich Serc powstał 27 lat temu. Jeśli jesteście tutaj dzieciaki, jeśli są również absolwenci Małego Chóru Wielkich Serc, to pozdrowię was po franciszkańsku i mam nadzieję, że wiecie, co odpowiedzieć. Pokój i dobro. Bardzo dziękuję wam za to pozdrowienie, za odpowiedź. Dziękuję cioci Ani, która dzisiaj mnie zastępuje i dyryguje chórem. A z małym chórem Wielkich Serc spotykamy się we wtorek na kolejnej próbie. Niech nikogo nie zabraknie. Dziękujemy bardzo serdecznie, to w imieniu biskupa Zbigniewa, ruchowi Focolari. Jeśli jesteście tutaj, to... Jeśli jesteście tutaj, to po chrześcijańsku odpowiedzcie na moje wezwanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trochę z Focolari osób jest. Cieszymy się z tego bardzo. A ksiądz biskup Zbigniew na każdym kroku podkreśla ogromne znaczenie dla jego osobistej formacji właśnie kontakt z ruchem Focolari. Jest to taka duchowość, której nigdy nie chce się pozbyć, która kształtowała jego kapłaństwo i w której zamierza dalej posługiwać. Ja osobiście chciałbym podziękować też ruchowi Światło Życie, wobec którego jestem ogromnym dłużnikiem. Jako kilkunastoletni chłopak wyjeżdżałem na rekolekcje oazowe i w pewnym momencie, w sposób bardzo świadomy, przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. I tak już trwa. I nigdy się nic nie zmieni. I dlatego chciałbym podziękować ruchowi Światło Życie za to, że ukazali mi Jezusa takiego, jakim On jest. Czyli takiego ewangelicznego. Jeśli tutaj są oazowicze, to pozdrowię was po oazowemu i odpowiedzcie Alleluja. Chwała Panu. Ksiądz Zbigniew, dziękuję również obecnym tutaj klerykom i również tym, których już wykształcił. Przez wiele lat pracował w formowaniu nowych pokoleń kleryków. Część z nich jest już kapłanami. Zawsze podkreślał, takie miał swoje zdanie, jest pięknie, życie jest piękne. I myślę, że to oprócz tego motta, które ma w swoim herbie, można by dodać właśnie, jest pięknie, życie jest piękne, prawda? Kochani, chciałbym podziękować wszystkim parafianom z parafii Matki Bożej Anielskiej, ale również sympatykom. Przepraszam, że to teraz powiem, ale kiedyś zszokowałem moich parafian, ponieważ w tej parafii byłem 28 lat. Ostatnie 8 lat byłem tam proboszczem i gwardianem. I kiedyś podczas odpustu zawiesiłem głos i troszkę zszokowałem moich parafian, ponieważ powiedziałem, muszę się wam do czegoś przyznać. Zakochałem się w kobiecie. Nazywa się Matka Boża Anielska. I tak już chyba na zawsze pozostanie. Kochani, chcielibyśmy podziękować. Wraz z biskupem Zbigniewem dziękujemy naszym przyjaciołom,
wszystkim tym osobom, które nas wspierają. Wiemy o tym, że przed nami trudne zadanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo. Ale dzięki waszej modlitwie, o którą serdecznie prosimy i pokornie prosimy, możemy. Z Panem Bogiem można wiele rzeczy. Jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. Także pokornie prosimy was o modlitwę. Amen.